Nazywam się Joanna Czasnowicz, jestem magistrem farmacji. Chciałabym przybliżyć Państwu temat dotyczący hipotonii. O nadciśnieniu słyszy się wiele. A kto z Państwa słyszał o niedociśnieniu? Czy to pojęcie jest znane? O hipotensji mówi się, gdy ciśnienie skurczowe u kobiet wynosi poniżej 100 mm supertensji, natomiast u mężczyzn poniżej 110 mm supertensji. Jest to tak zwana hipotensja wrodzona. Istnieją rozbieżności co do podejścia w przypadku takich wartości ciśnienia. W niektórych krajach uznawane jest za chorobę i leczenie farmakologicznie, natomiast w większości z nich ciśnienie poniżej 120 mm supertensji uznawane jest jako optymalne i nie ma tutaj wyraźnego określenia dolnej granicy. Istnieje jeszcze hipotensja ortostatyczna bądź hipotensja wtórna. Jest to szeroki temat, który zasługuje na odrębne wyjaśnienia. Wspomniane wartości niskiego ciśnienia występują u niewielkiej ilości osób. Niektórzy z nich potrafią się uskarżać na niespecyficzne objawy, takie jak zmęczenie, osłabienie, senność, brak energii bądź męczliwość. Kto z nas nie czuł się zmęczony, niech pierwszy rzuci kamieniem. Przyczyn jest wiele. Może być spowodowane m.in. czasowym spadkiem cukru, czasowym spadkiem ciśnienia, różnego rodzaju chorobami, np. depresją, a także wzmożonym wysiłkiem fizycznym bądź psychicznym. Co rekomendować pacjentom w sytuacjach tego typu? W przypadku uciążliwych objawów związanych z niskim ciśnieniem warto zarekomendować zmiany stylu życia. Na przykład spożywanie większej ilości płynów, spożywanie mniejszych porcji posiłków, lecz w częstszych porach, dosalanie takich posiłków, unikanie przegrzewania organizmu, a także warto zarekomendować aktywność fizyczną. A co zarekomendować w przypadku nagłego spadku ciśnienia? Dobrą kawę. Dobra kawa, dobra na wszystko. Preparaty z kofeiną, a także leki zawierające w swoim składzie niketamid. Niketamid szczególnie polecany jest pomocniczo podczas przewlekłego osłabienia i zmęczenia oraz w stanach dużego i długotrwałego wysiłku. Można zarekomendować już go osobom powyżej 12 roku życia. Dawki w lekach są na tyle bezpieczne, że nie należy się obawiać zatrucia i można rekomendować go osobom w młodym wieku. Plus jest taki, że wchłania się bardzo szybko z przewodu pokarmowego i już swoje działanie ma od 15 do 30 minut. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie, życzę Państwu dużo energii, szczególnie tej pozytywnej.